Aryna Sabalenka rozpoczęła turniej wygrana Finals z imponującym zwycięstwem nad cinwen co dodatkowo umocniło jej pozycję jako liderki rankingu wygrana. Białorusinka mając 9016 punktów i przewagę 1046 punktów nad drugą w rankingu Igą Świątek, wydaje się być w mocnej pozycji do obrony swojego tytułu liderki. Zwycięstwo nad Chinką w dwóch setach 6, 3, 6 i nie tylko umocniło jej pozycję w rankingu, ale również postawiło Iga Świątek przed trudniejszym zadaniem odzyskania pierwszego miejsca. Polska tenisistka, wracając po przerwie i mająca za sobą sezon z mniejszą liczbą turniejów wygrana 500, przez co otrzymała kary w punktach, musi teraz nie tylko wygrać turniej, ale także liczyć na mniej korzystne wyniki Sabalenki. Mecz Sabalenki z Rzęk był wyjątkowo ważny, nie tylko ze względu na punkty w rankingu, ale również jako demonstracja siły i stabilności formy obu zawodniczek. Tegoroczna mistrzyni olimpijska żęk, pomimo porażki, pokazała wysoki poziom gry, co zapowiada emocjonujące dalsze starcia w turnieju. Iga Świątek, która swój pierwszy mecz w Riadzie rozegrała w niedzielę przeciwko Barborze Krejcikowej, stanęła przed nie lada wyzwaniem. Każdy mecz w tym turnieju ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zdobycia tytułu, ale i dla punktacji w rankingu wygrana. Dla świątek. Każde zwycięstwo jest teraz na wagę złota, zwłaszcza, że Sabalenka już pokazała swoją dominację i determinację do utrzymania pozycji liderki. Sytuacja w rankingu i rezultaty na wygrana finals mają duże znaczenie nie tylko dla samej Erny i Igi, ale dla całej czołówki tenisa kobiecego, zapewniając emocje fanom tenisa na całym świecie. Każdy mecz w Riadzie to nie tylko pojedynek technik i strategii, ale także walka o prestiżowe miejsce na szczycie światowego rankingu. Sukces Erni Sabalenki na wygrana finals stawia Igę Świątek przed trudnym zadaniem odzyskania pozycji liderki rankingu wygrana. Wygrana Białorusinki w pierwszym meczu turnieju z Chin Wen Zheng nie tylko umocniła jej pozycję w rankingu, ale również zwiększyła presję na Świątek. Która musi teraz nie tylko odnieść sukces w całym turnieju, ale także osiągnąć doskonałe wyniki w meczach grupowych. Wcześniejsze założenia, które pozwalały świątek na zdobycie pierwszego miejsca rankingu nawet z jednym zwycięstwem w fazie grupowej, o ile później zdobyłaby tytuł, zostały wywrócone przez bieżące rezultaty sabalenki. Białorusinka może teraz nawet nie wygrać całego turnieju. Wystarczy, że osiągnie finał. By zabezpieczyć swoją pozycję jako numer jeden, nawet jeśli nie spojrzy na wyniki świątek. Dla świątek kluczowe będą więc nadchodzące mecze z barborą krejcikową, a następnie z Kokogałów i Jesicą pegulą, które będą stanowić trudne wyzwania w jej drodze do obrony tytułu. Każdy z tych meczów będzie miał kluczowe znaczenie dla jej pozycji w rankingu oraz dla jej aspiracji turniejowych. Sabalenka, z drugiej strony ma nadal przed sobą mecze z Jasmine Paolini i Jeleną Rybakiną, które również będą miały wpływ na jej wyniki w grupie i dalsze postępy w turnieju. Każdy mecz w tej fazie turnieju ma duże znaczenie nie tylko dla wyników sportowych, ale również dla dynamicznie zmieniającej się klasyfikacji światowej. W kontekście tych wszystkich zmagań sytuacja rankingowa pomiędzy Sabalenką a Świątek staje się przedmiotem szczególnej uwagi, podkreślając zarówno rywalizację sportową, jak i strategię turniejową. Dla świątek kluczowe będzie nie tylko zwyciężanie, ale także monitorowanie postępów sabalenki, aby móc skutecznie manewrować przez skomplikowany układ turnieju i zachować szansę na liderowanie w rankingu wygrana na koniec roku.